Relaks z rodziną. Pod takim hasłem odbył się piknik zorganizowany w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym w Tarnobrzegu. Pacjentom placówki oraz ich rodzinom pokazano, jak wspólny czas spędzić można nie tylko miło, ale również pożytecznie. Był to już kolejny piknik zorganizowany w ogrodzie placówki, ale pierwszy, podczas którego pokazano pacjentom oraz ich rodzinom różne formy aktywizacji oraz relaksu. Wszyscy bliscy, którzy odwiedzają naszą placówkę, czasami rozmawiając ze swoimi chorymi, bliskimi chorymi, mogą zachęcić ich dzięki swojej obecności do nawet niewielkiej aktywności w postaci właściwie relaksu, typu rozmawiając, pijąc herbatę, można poprosić i razem ze swoim bliskim chorym na przykład wykonywać proste ćwiczenia. Niekoniecznie trzeba się położyć, niekoniecznie trzeba wykonywać je w sposób leżący, ale na przykład siedząc na wózku inwalidzkim, czy siedząc chociażby na własnym łóżku. Doszliśmy do wniosku, że taka wspólna gimnastyka, tak można określić, przy tak wysokiej temperaturze nie tylko będzie formą promocji mimo wszystko zdrowego stylu życia, ale też zachęty do wspólnej aktywizacji. Na piknik przybyli nie tylko bliscy pacjentów, ale również przyjaciele placówki. Proste ćwiczenia rozluźniające zaprezentowała wszystkim Marta Kaczmarek z klubu Fitnesska. Kilka propozycji aktywizacji osób starszych dostarczyli również rehabilitanci i fizjoterapeuci zatrudnieni w placówce. Ćwiczenia kończyn górnych, masaż skroni, masaż głowy, które poprawiają ukrwienie, rozluźniają mięśnie. Ćwiczenia były dostosowane do osób nawet z dużymi ograniczeniami, czy to w stawach ramiennych, czy w ruchu odcinka szyjnego. Ćwiczenia polegały, tak jak tutaj pani koordynator wspomniała, już na oddechach połączonych właśnie z ruchami, przede wszystkim również z elementami masażu delikatnego. Spokojnie 10 minut dziennie już stworzy komfort i relaks dla pacjenta i dla rodziny. Pacjenci oraz ich rodziny spędzili czas w miłej atmosferze, rozmawiając i częstując się licznymi, typowo piknikowymi smakołykami.